jak się wieś nazywa? To wrzućmy i zewnątrz trafimy. No. Dobra, no to na razie. Dostaniemy na miary koordynacji GPS-a, gdzie mamy dojechać. Okej, okay, teraz co zrobić? Czyli... Ja, dobra, dzięki, są my inteligentni na tyle, że wiesz... Jestem. Ja. My by mogli no ruskim czołgiem jeździć, wiesz? Gdzie oni są? Tam gdzieś ta kropka? Nie, to są basie. To jest jakiś przysiłek, coś takiego. Nie, no oni powinni być kaś tam według GPS-u. Znajdujemy się na terenie Borowa, Przydaty. Miejsce się tutaj właśnie dookoła las z każdej strony. Znajdowały się magazyny amunicji, które pod koniec II wojny światowej zostały podpalone przez uciekającą niemiecką armię. Poza samymi składami amunicji również tutaj jest taka niesprawdzona plotka dotycząca tego, że spadające nieopodal rakiety V2 były przywożone tutaj do znajdujących się tutaj magazynów, a następnie ładowane na pociąg oraz wywożone jak do tej pory w nieznanym kierunku. A ten konkretnie dług, ten tutaj widzimy? Ten dług został wykopany przez saperów, ponieważ znajdowały się tutaj elementy pocisków Nebelwerfer, po których zostały tutaj do dzisiaj pojemniki, które z takich jakby masy papierowo-plastikowej. Coś takiego. To, że akurat rozłożone, to wszystko było złożone w ten sposób. Słuchajcie, jak sobie napikaliście, chodźcie na drugą stronę ulicy. Tam się pobawicie bardziej. Pani, jak rozumiem, jest kierowniczką robót? Bo ja słyszałem, że pani jest tu wzięta po to, ze względu na pole minowe, jakie tu jest, żeby pani szła przodem. Czy to prawda? Tak mówią. Co stało się z magazynami, które tutaj były? Wraz ze zbliżającym się pierwszym frontem ukraińskim, jaki przemierzał te tereny w 1945 roku, Niemcy podpalili tutaj znajdujące się składy amunicji. Następnie to, co nie zostało tutaj do końca wypalone, następnie zostało podpalone przez Rosjan. Dlatego tutaj też na całym tym obszarze znajduje się bardzo duża ilość niewybuchów, czy też już tutaj częściowo zniszczonych pocisków amunicji, czy też wszelkiego rodzaju innego ustrojstwa. Skąd wiemy, co to jest? To pokazuje tutaj na tej pozycji 6. To już jest gdzieś kolor pomiędzy miesiącem a jakimś metalem troszeczkę zanieczyszczonym lub uszlachetnionym. Jeszcze tu jest więcej rzeczy, to jakiś stal. Ale na 6 calach było poniżej 6 cali. I rozmiar koło nie wiem, ile tam jest, tu będzie. Na 8 calach, na 8 cm taki metalowy, na 8 calach. I tu jest więcej rzeczy. Dobra, idziemy dalej. To jest bardzo dziwnego, popatrz. Może inna? Ja pierdolę. No, weźmy to, patrz. A ile metrów? Na powierzchni. Ale pod kątem 30 stopni, żeby wiesz jakby co to. Tam jak ja ci pokazałem, to w tym miejscu miałeś zacząć. To jakieś rdza, no ale rozsiane rdza, no. Jakiś pocisk, mały kaliber. Nie wiem, co to jest za... Trzeba się zapytać, może chłopaki będą wiedzieli.
Powiedzmy, z czego to jest? Prawdopodobnie... Co to? Tak. To co znaleźliśmy. Motyla noga. To nie będzie STG? Ten 762 taki dziwny? Motyla noga. Ty, Jacek? Z rdzeń z pocisku. Ten rdzeń? No. Nawet pani kierownik dobry przybiegła. Możesz te chłopki kuwaj przekopać normalnie. No dokładnie. To... A tutaj mamy? To są mazerki. To są mazerki, łuski, głównie też mazerki. Wiadro jest złomu, by się tu... A czy z czego? Mauser. Niemiecki mauser, taki sam jak nasz polski praktycznie. No dobrze. Na 3 metrach wyciągniecie mnie? Taki płaskowniczek. A to może być za skrzynki już. I to. Ha, bo to jest za skrzynki. Widziałeś, Jacek? To jest. Dokładnie. To ja wam powiem, największe emocje kiedyś wzbudziło we mnie miejsce, gdzie w Bytomiu stacjonowało SS w budynku prywatnym. A, już wiem, o co chodzi. Mówiłeś mi o tym. A to opowiedz, bo to jest dobre. Okazało się 7 lat temu, jak powstały nieruchomości, to tam znaleźli skład amunicji gdzieś przy płocie, gdzie płot stawiali. Mhm. No i oczywiście wojsko zabezpieczyło, wydłubało wszystko, ale okolica była ogólnie taka zaśmiecona, jakieś tam po wyburzeniu jakichś, nie wiem, czegoś, jakichś tam obiektów. Ja podejrzewałem, że tam musiała być jakaś ziemianka prowizoryczna, jakiś właśnie taki schron zrobiony na tym podwórzu, no po to, żeby ewentualnie gdzieś tam coś, nie wiem, schować się albo mniejsza o to. I to później na pewno wysadzone zostało, nie? Bo takie rumowisko po prostu różnych rzeczy. No i tak grzebie i mam taki mocny sygnał i to jeszcze podejrzewam, że tamtym zabawkowym, za przeproszeniem, wykrywaczem i nagle wyciągam. Jest lufa. I tak wyciągam, a tam taka rura ładna, taka wodno-kanalizacyjna. Ale podniecenie było niesamowite. No nie, no wiadomo, kolegów, nie? Którzy ze mną byli, mówi, jest, coś ciekawego, jest. Czyli wojsko nie wszystko wykopało. Trafiła się łódeczka na amunicję, w której w ten sposób były umieszczone naboje. A to? Czy naboje. W ten sposób, no i po prostu ułatwiało ładowanie. Nie, gdy się wsuwało do karabinu, to w ten sposób łódeczka zostawała, one zostawały w środku 5 sztuk. Ładny, grubościenny odłamek. Jaka potęga. Proszę zobaczyć. Jaka grubość. Jakiś pocisk. Rozerwało. Ciężkie to 3-4 kg. No 3 kg ważne. No, może 2,5, przepraszam. Rzucamy to las. Tego tu jest na każdym kroku pełno. Idziemy dalej. Mały, padłem do tej studni. Gdy siedziałem w tej głębokiej wodzie, spojrzałem do góry, zauważyłem twarz wilka, głowę wilka, która zaczęła do mnie przemawiać ludzkim głosem. I od tej chwili... Nie, dobra, tak na poważnie. Dalej kwiecie mi się udzieli. Dobrze, Obeliksie. I rozumiem, że w tej studni był ten magiczny napój, tak, którego wypiłeś nieco za dużo. W tej studni właśnie siedziałem i tutaj się pojawiła ta istota. I tutaj opowieści o tych wilczych istotach w tych okolicach są cały czas bardzo znane. I dlatego też właśnie zaraz wam pokażę domek Śmierdziela. Bardzo dobrze sobie zakończyłem. Pięknie! Nie, a generalnie co o tych studni można powiedzieć? Wiesz co? Mógłbym coś ci powiedzieć o niej konkretnego, ale tak naprawdę nic nie wiadomo. Tak sobie tylko umownie to tutaj nazywamy studnią, bo tak już jak tutaj Jacek cały czas zauważał. To jest kanalizacja. To jest stara po prostu niemiecka kanalizacja. No, Niemcy byli tak na tyle konkretni, że wszystko, co sobie budowali na jakieś tam tereny przeznaczone choćby tutaj dla wojska, jak w tym przypadku, musiała powstać cała infrastruktura. Tak, dlatego na przykład też po drugiej stronie drogi, gdzie jeszcze nie byliśmy, może się jeszcze nam uda dzisiaj podskoczyć, znajduje się pole, na którym jest cała masa świńskich kości. To też nie jest przypadek, dlatego prawdopodobnie tam była kuchnia.
Czy co tam było? Co tu było? Tutaj? No. Tu jest jakaś taka dziura przypominająca właśnie tamtą studnię. Prawdopodobnie też tutaj była taka druga studnia. Mhm. Tu mamy w tym miejscu właśnie... Tak centralnie jakby strzelało. Tak. Tak, na tamtą właśnie studnię drugą. Tutaj tak jakby właśnie jest asfalt zastąpiony, tak jakby tutaj ktoś dorył, być może tutaj były wyjmowane rury kanalizacyjne, które zaraz po wojnie były no, dosyć cennym towarem, jakby nie patrzeć. I my teraz idziemy? My teraz idziemy w kierunku sprawdzić, czy tutaj jest ten betonowy taki element jakby studzienki, jakby to nazwać, z podpisem jakiegoś niemieckiego doktora, czy też profesora, dokładnie nie pamiętam, a prawdopodobnie kawałek dalej pod tym właśnie kątem dojdziemy do miejsca, gdzie kiedyś się znajdowała kuchnia.